Jeszcze raz serdecznie witam kolegów. Witam pana dyrektora SPZO, pana Janusza Nowaka. Witam przedstawicieli trasy, przedstawicieli mieszkańców. Zgodnie z porządkiem obrad przejdziemy do punktu pierwszego, którym jest spotkanie z dyrektorem SPZOS w temacie funkcjonowania i finansowania Nowotomyskiego Szpitala. Materiały koledzy przed sobą tutaj też mają w postaci tabel, ale myślę, że skoro zaprosiliśmy tutaj naszego gościa, to tylko wstępu oddałbym mu głos. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi miło, że rada, że komisja chce się zapoznać z działalnością i funkcjonowaniem naszego szpitala, który jak wszyscy wiemy od 4 lat funkcjonuje w zupełnie innej kubaturze. Dzięki temu, że Rada Powiatu podjęła tą decyzję na podstawie wielu naszych wniosków i patrzenia w przyszłość na opiekę zdrowotną, tą zamkniętą w naszym powiecie. I ten obiekt w takim zakresie, jaki Państwo macie możliwość zobaczyć, czy też ewentualnie korzystać z jego usług, funkcjonuje w jednej części od czerwca 2011 roku, to znaczy ten budynek od strony ulicy Sienkiewicza, a w całości od czerwca 2011 roku. 2011. Czyli mamy 4 lata, kiedy szpital w takim zakresie funkcjonuje. Ja przedstawię Państwu szereg takich informacji, które dotyczą bezpośredniego funkcjonowania i myślę, że te informacje na pewno dla Państwa będą bardzo jakimiś takimi syntetycznymi, mówiącymi o tym, że szpital nasz generalnie w tym zakresie, w jakim funkcjonuje aktualnie, stał się szpitalem nie tylko dla mieszkańców naszego powiatu, ale również pełni rolę takiego szpitala ponadpowiatowego, takim szpitalem regionalnym z racji tego, że w 2009 roku został utworzony jako następny zakres naszej działalności oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a od 1 stycznia 2012 roku dwa kolejne oddziały, to znaczy oddział neurologii i oddział udarowy. Do oddziału ortopedycznego trafiają pacjenci z sąsiednich powiatów, to znaczy Grodzisk, Bolsztyn, Międzykut i w części mieszkańcy powiatu szamotulskiego. Natomiast do oddziału neurologicznego i oddziału udarowego wszyscy ci mieszkańcy, łącznie z powiatem szamotulskim jako całość. Aktualnie w szpitalu posiadamy 219 łóżek. Na ich rozkład jest następujący. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii posiada 6 łóżek, oddział chirurgii 36, oddział ortopedii 13, chorób wewnętrznych 32, oddział nowotkowy 14, oddział ginekologiczno-położniczy 26, oddział udarowy 16, oddział neurologiczny 12, oddział dziecięcy 24, szpitalny oddział ratunkowy 6 i jeszcze mamy 34 łóżka poza Nowym Tomyślem. One są zlokalizowane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, który jest umiejscowiony w Opalenicy. Generalnie mamy, nasza działalność oparta jest na finansowaniu przez płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Mamy kontrakty podpisane z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na następujące zakresy.
leczenie szpitalne, hospitalizacja na oddziałach szpitalnych, leczenie szpitalne, tak zwane programy terapeutyczne. Jest to związane z funkcjonowaniem poradni neurologicznej. Nie wszystkie szpitale, które posiadają w swoim zakresie funkcjonowanie oddziału filarowego i neurologicznego, ten program mają zakontraktowany z Narodowym Funduszem. Nam się w jakiś sposób to tutaj udało. Świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze to jest następny kontrakt, który realizowany jest przez Opalenicę, przez Zarząd Opalenicy. Ratownictwo medyczne, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czyli tak zwana wieczorynka. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w dwóch takich zakresach, to znaczy funkcjonowanie pracowni tomografii komputerowego, tomografii komputerowej i drugi zakres to są te poradnie specjalistyczne. Oraz ostatnim zakresem, który mamy podpisany z Narodowym Funduszem, to jest transport sanitarny w tak zwanej podstawowej opiece zdrowotnej. Dlatego, że posłowie rozpoczęli pracę nad ratownictwem medycznym w tym akurat zakresie, żeby ratownictwo medyczne było państwowym ratownictwem medycznym, tak to jak na przykład Państwowa Straż Pożarna, czyli żeby było to realizowane przez państwowe jednostki. Być może Państwo słyszeliście, że istnieją firmy prywatne, które w tym zakresie funkcjonują również. Firma typu Falk, pod nazwą Falk, i w naszym województwie jeszcze jest firma prywatna pana Obsta, która też realizuje tego typu świadczenia w kilku powiatach. Ja muszę powiedzieć, że Państwowe Ratownictwo Medyczne jest takim dosyć dobrym kąskiem w sensie finansowania. Jest to rzeczywiście jedna z niewielu dziedzin, które my realizujemy, która się bilansuje. My na przykład za ubiegły rok, w tym akurat segmencie naszej działalności, mamy zysk przekraczający 670 tysięcy złotych. No stąd też takie zainteresowanie firm prywatnych, które w tym akurat zakresie chciałyby w dalszym ciągu funkcjonować na rynku. A chcę powiedzieć, że ambulans kosztuje z pełnym wyposażeniem gdzieś około 340-370 tysięcy złotych, czyli praktycznie dwa ambulanse moglibyśmy kupować każdego roku, gdybyśmy tylko tego typu działalność prowadzili. Natomiast jeśli chodzi o tak zwaną wieczorynkę, to umowa jest podpisana 1 kwietnia tego roku na 3 lata, czyli do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że społeczeństwo jest bezpieczne na naszym terenie, bo te umowy, o których mówię, one funkcjonują, są podpisane. Każdego roku, pod koniec roku będą aneksowane w formule wielkości kontraktu na każdy następny. W naszym zakresie świadczeń, jeśli chodzi o szpital, mamy 10 oddziałów. Tym 11 oddziałem jest zakład opiekuńczo-leczniczy, czyli w tej formule ilości oddziałów i w porównaniu z tym, co istniało lat temu jeszcze 10, no to mamy zdecydowany wzrost, bo w okresie ostatniego roku, poza tymi trzema oddziałami, o których mówiłem na samym początku, przecież powstał jeszcze szpitalny oddział ratunkowy i oddział anestezjologii inwestycyjnej w Wyrach. Czyli nasz szpital, to sądzę, że ten akurat zakres świadczeń wypełnia formułę bezpieczeństwa dla pacjentów z całego powiatu. Szczególnie te dwa ostatnie zakresy, to znaczy neurologia i udary są tego pełnym dowodem. Ja chcę powiedzieć, że zresztą z tych informacji, które tutaj Państwu przekazałem, wynika, że na oddziale udarowym leczonych było w ubiegłym roku ponad 400 osób, a wskaźnik śmiertelności
wynosi 5,2%. Czyli no, proszę sobie skojarzyć, jak mieliśmy oddziału budowlanego w naszej strukturze, a zawsze były jakieś określone problemy, żeby tego pacjenta przetransportować do ośrodka wyższego poziomu referencyjnego. Ile istnień ludzkich powróciło w 100%, bądź też w niewielkim akurat zakresie niepełnosprawności do normalnego życia. Czyli wydaje się, to był bardzo dobry kierunek akurat tego typu świadczeń, które w naszym szpitalu zostały zrealizowane. I to zupełnie obiektywnie mówię, nie jako kierownik tego zakładu, tylko na podstawie tych akurat zdarzeń, które i tej statystyki, która miała miejsce w przeszłości, a którą teraz obrazują liczby, które ja Państwu tutaj przekazałem. Jeśli chodzi o działanie tzw. wieczorynki, to my mamy przez nasz kontrakt, w tym, że jest on realizowany na zasadzie podwykonawstwa. Jeśli chodzi o opiekę lekarską, przez spółkę Panaceum, a jeśli chodzi o opiekę pielęgniarską przez cztery spółki pielęgniarskie z terenu działania naszego powiatu. Ratownictwo medyczne realizowany jest w zakresie trzech zespołów ratownictwa medycznego, to znaczy zespół podstawowy, czyli bez lekarza, który zlokalizowany jest w Bożyniu. Drugi zespół podstawowy, czyli też bez lekarza, zlokalizowany jest w Opaleńcy. I trzeci zespół specjalistyczny, który stacjonuje w Nowym Dorsie. W tej chwili, jeszcze do końca października tego roku, dyspozytornia, która zlokalizowana jest w Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonuje, natomiast od 1 października wszystko na to wskazuje, bo takie są plany pana wojewody. Ten zakres akurat przyjmowania informacji od pacjentów czy rodzin pacjentów zostanie umiejscowiony w Poznaniu. Na terenie województwa wielkopolskiego powstało 5 dyspozytorni. Stopniowo one są włączane w system i nasza dyspozytornia, jak wspomniałem, od 1 października będzie działać już w Poznaniu. Czyli wszystkie telefony, te alarmowe będą kierowane do Poznania, z Poznania zwrotnie do zespołu naszego ratownictwa medycznego poprzez określony system łączności. Zdaniem pana wojewody ma to usprawnić wykorzystanie zespołu ratownictwa medycznego na terenie całej Wielkopolski. Otóż w tej chwili ja jako dyspozytor zespołu ratownictwa medycznego na teren powiatu nowodomskiego nie mogę poza określonymi zdarzeniami, jakiś tam wypadek duży czy innego tego typu zdarzenia, nie mogę dysponować tymi zespołami poza teren powiatu nowotomyskiego. I tak na przykład pacjent, który mieszka w Lwówku, jest obsługiwany przez nasz tutaj zespół ratownictwa medycznego, a w Kniewach na przykład jest też podstacja zespołu ratownictwa medycznego, ma tam ile, 4 czy 5 km. Czyli z tego punktu widzenia pewno pan wojewoda ma rację, że te zespoły ratownictwa medycznego będą bardziej racjonalnie wykorzystane. Z punktu widzenia makro rzeczywiście ta sytuacja może wyglądać. Natomiast mam nadzieję, że ten system łączności będzie rozpoznawał bardzo dokładnie miejsce zgłoszenia danego zdarzenia, że nie będzie żadnych pomyłek. Tak jak to bywało w przyszłości, że zespół ratownictwa medycznego zamiast trafić na osiedle ratowego w Nowym Toryszu, to trafił na osiedle ratowego w Poznaniu. Czyli tego typu zdarzenia miały miejsce, ale to było 2 lata temu, kiedy ten system był dopiero wprowadzany w życie.
Czyli tak to ma wyglądać od 1 października również tutaj w naszym powiecie. Znaczy się nie zmieni, żadna ilość zespołu ratownictwa medycznego w naszym terenie nie zostanie zmieniona. Jeśli chodzi o zespoł ratownictwa medycznego, to ten zespół ratownictwa, ilość zespołu ratownictwa medycznego na każdy powiat określa Pan Wojewoda w swoim planie ratownictwa medycznego na terenie Polski. I tutaj my nic nie możemy w akurat zakresie zrobić. Jeśli chodzi o działalność szpitala w ubiegłym roku. Proszę Państwa, w ubiegłym roku wszystkich tak zwanych nadwykonań mieliśmy na wartość 2 miliony prawie 900 tysięcy złotych. Z tego w przypadku ratujących życie na wartość 2 miliony 124 tysiące złotych. Fundusz oczywiście na razie nie reaguje na nasze nadwykonania. Nie reaguje również na nadwykonania, te tak zwane mieszczące się projektami ratujące życie. Chcę powiedzieć, że za 2012 rok tych nadwykonań mamy milion, prawie 2 miliony, a samych ratujących życie milion. Jesteśmy w tej chwili za 2012 rok w sądzie z Narodowym Funduszem. Mam nadzieję, że 26 czerwca ten wynik czy wyrok sądu będzie pozytywny dla nas. No, mówiłem przecież o przypadkach ratujących życie. Gdyby podsumować chociażby same przypadki ratujące życie 2012 i 2013 roku bez to jest kwota przekraczająca 3 miliony 200 tysięcy złotych. Gdybyśmy te środki otrzymali jako szpital, no to nie mielibyśmy żadnych problemów finansowych. A tak, o czym powiem później, te problemy finansowe są. Natomiast problemy finansowe są naszymi wewnętrznymi i sterowane w takim układzie, żeby szpital dla pacjenta był cały czas bezpieczny. I tutaj proszę Państwa radnych i proszę z Waszym pośrednictwem znajomych i rodziny uprzedzić, że tego zagrożenia, mimo trudnych sytuacji finansowych, które mamy, żadnego zagrożenia funkcjonowaniu szpitala w zakresie bezpieczeństwa pacjenta nie ma. I to z całą odpowiedzialnością chcę o tym Państwu przekazać. Najwięcej, w sumie w 2016 roku w naszym szpitalu było leczonych prawie 15,5 tysiąca ludzi. Rok wcześniej, czyli w 2012, tych pacjentów, którzy trafili do naszego szpitala, było o 1700 mniej. Czyli jednak świadczy to też o tym, że to zaufanie w zakresie bezpiecznego szpitala chyba w mentalności naszego społeczeństwa gdzieś tam bardzo mocno zafunkcjonowało. Oczywiście, gdybym mówił tylko o samych pozytywach, to na pewno by to nie było zgodne z prawdą, bo przy tej 15,5-tysięcznej ilości pacjentów mieliśmy w ubiegłym roku 3 skargi. Jedna skarga, moim zdaniem, była zasadna. Pytam też szpitalnego oddziału ratunkowego przy nas nie pracuje. Natomiast dwie skargi dotyczyły zespołu ratownictwa medycznego i one jeszcze przy pomocy policji również są i prokuratury są wyjaśniane. Jeszcze nie mam żadnego tutaj ostatecznego wyniku w tym zakresie. Ale i tak proszę zważyć skalę ilości przyjęć pacjentów, a ilości tych niezadowolonych, no to to jest tam minimalny pełnoprawny. Jeśli chodzi o zespół, o szpital, mówiłem o tej wielkości nadwykonań roku ubiegłego. Natomiast jeśli chodzi o zakład opiekuńczy leczniczy, to zakład opiekuńczy leczniczy miał też nadwykonań w wysokości 50 tysięcy złotych. Natomiast ta działalność, jak działalność większości akurat szpitalnych,
No nie bilansuje się. Niestety się nie bilansuje. Narodowy Fundusz wprowadził w 2011 roku dodatkowe obostrzenia w zakresie ilości kadry, która musi pracować w takim zakładzie opiekuńczym leczniczym. A to są dodatkowe koszty, które fundusz może, które szpital musi ponosić. Ja również wprowadził inną wycenę pacjenta, w sensie jego stanu chorobowego, która jest szalenie niekorzystna dla działalności tego zakładu. Stajemy przed dylematem, co dalej z tym zakładem robić, bo nie sposób podjąć decyzji w tej chwili o jego likwidacji, bo wszyscy wiemy, że jest to bardzo potrzebny dla pacjentów z naszego kraju zakład. A jak z tych informacji tabelarycznych, które Państwu przekazałem, to najwięcej pacjentów w tym ZOL-u to są pacjenci z terenu gminy Nowy Tomyśl, a najwięcej z terenu gminy Zdrobrze, z terenu gminy Opalenice. Bo z terenu gminy Opalenica jest 36% pacjentów w ZOL-u. To tutaj się wcale nie dziwię, to jest to ośrodek, który funkcjonuje w tamtym terenie. Z gminy Nowy Tomyśl 31% pacjentów to są mieszkańcy tutaj naszej gminy. Z Bożnym 4, Wiedzichowo 2, Kuśnym 4, gmina Rokubek 2%. W zakresie realizacji kontraktu, jeśli chodzi o pracownię tomografii komputerowej, to my znacząco żeśmy przekroczyli, dlatego że jest takie zapotrzebowanie. Mamy nowy tomograf komputerowy, fundusz niestety tych potrzeb w tym typie diagnostyki niestety nie widzi. Mamy przekroczenie rzędu 185 tysięcy złotych. Żyjąc w nadziei, że fundusz w końcu na tak ważną diagnostykę, która przekłada się przecież na koszty przyszłe, no bo szybsza diagnoza, no to jednak istotę mniejszy koszt dotyczący pacjenta leczonego w przyszłości. Stąd też tego typu decyzję podjąłem, żeby te przypadki, które przynajmniej określone są wiane pilne, żeby szpital wykonywał je, no nie mając póki co zamian nic za to służy. My mamy określone ograniczenie w zakresie pracy tej pracowni, w sensie takim, że tomograf został kupiony ze środków unijnych. I tam jest w umowie tego typu zapis, no, że przez 5 lat nie można świadczyć innego zakresu świadczeń, to znaczy tarcz, świadczeń odpłatnych. Zainteresowanie naszych mieszkańców, nie tylko naszych, jest duże w zakresie chęci zapłacenia za badanie. Natomiast my jeszcze rok do końca maja roku przyszłego tego typu świadczeń. W tym zakresie nie będziemy mogli niestety jeszcze dokonać. Proszę Państwa, najwięcej pacjentów przyjmowanych jest na szpitalny oddział ratunkowy. Szefem tego oddziału jest doktor Amczak. To jest w ubiegłym roku pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy trafiło 8359. Z tego 2171 przekazanych zostało na poszczególne oddziały szpitala, a reszta po bycie na tym oddziale, no powiedzmy sobie od pół godziny do 12 godzin została skierowana do domu, z tym, że oczywiście po wnikliwej analizie stanu zdrowia tego pacjenta, to znaczy po wielu badaniach diagnostycznych, które wykluczyły zagrożenie zdrowia czy życia. Na oddziale
chirurgiczny. Zlecony było w 2013 roku 2118 pacjentów. Przewodne szefem tego oddziału jest dr Filley. Na oddziale chorób wewnętrznych 1830 szefem oddziału jest dr Walczak. Na oddziale ginekologiczno-położniczym, którego szefem jest docent Dębniak, liczono 1589 pacjentek. W oddziale dziecięcym kierownikiem oddziału jest dr Buskali, 1427 maluchów. W oddziale ubarowym i neurologicznym szefem jest pan dr Witkowski, w oddziale było 969 osób. W ortopedii, którego szefem jest dr Marek Łatajczak, 958 chorób. Kolejno w oddziale noworodkowym urodziło się i trafiło na oddział 488 noworodków. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, którego szefem jest pan dr Koniecki, a szefem oddziału noworodkowego, jak już tak tutaj wymieniam, to jest ten doktor Małgorzata Kroll. U pana doktora Panieńskiego, czyli na UIC-ie, leczonych w sumie było 135 pacjentów. Natomiast ząd w Opalenicy przyjął w przeciągu 2013 roku 85 pacjentów. W zakresie zabiegów operacyjnych. W sumie zabiegów operacyjnych we wszystkich zakresach, to znaczy chirurgicznych, ortopedycznych i ginekologicznych, wykonano w ubiegłym roku 2235. To jest w sumie o 56 więcej niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o porody, zauważamy w tej chwili taką sytuację wzrostu porodów w naszym szpitalu na szczęście, mimo ogólnej tendencji krajowej zmierzającej w kierunku obniżki. W 2012 roku porodów mieliśmy 401, a tutaj jak wspomniałem w 2013 488. Oczywiście należy uwzględnić fakt, że w 2012 roku przez ten miesiąc nie był czynny oddział ginekologiczno-położniczy, ale i tak ta ilość jest średnio miesięcznie wyższa niż to było w 2012 roku. Jeśli chodzi o specjalistykę, w sensie pracy poradni specjalistycznych, to w ubiegłym roku przyjęliśmy do 4 poradni, które funkcjonują od 1 stycznia 2012 roku. Na terenie Starego Szpitala na Oddziału Ratunkowego. To są poradnia leczenia bólu, poradnia ortopedyczna, poradnia neurologiczna i ginekologiczna położnicza. Przyjęliśmy, udzieliliśmy porad w wysokości 8934. To było ponad 2500 więcej niż w 2012 roku. Badań w zakresie pracowni tomografii komputerowej wykonaliśmy 4306 papierze, to też o 1/4 więcej niż w roku 2012. Szpital nasz wykonuje te wszystkie zadania. Przy pomocy kadry, która w 2013 roku stanowiła wielkość etatów 449. Te wszystkie zakresy, o których tutaj Państwo mówiłem, cała działalność szpitalna, cała działalność ambulatoryjna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i w zakresie zespołu ratownictwa medycznego, to jest 449 etatów, którzy zatrudnieni są w różnej formule. Formule umowy o pracę, czy też formule umów cywilnoprawnych. Ale jest to przyłączenie na etat. Być może Państwa taka ilość zatrudnienia zdziwiła. Natomiast muszę powiedzieć, że szpital pracuje w układzie, jak Państwo wszyscy wiecie, w układzie ciągłym, czyli 24 godziny i 365 dni w roku. Czyli
jeden etat, żeby taka ciągłość mogła nastąpić, to są 4,5 osoby. Także tak to wygląda. Żeby, no bo etat jest 160 kilka godzin, a godzin w ciągu miesiąca jest 723, taki to jest przelicznik. No i takie zatrudnienie jest po jakichś tam korektach, które od wielu, wielu lat próbujemy robić, ale korekty próbujemy robić w ten sposób, żeby przede wszystkim ten czynnik bezpiecznego pobytu pacjenta tutaj górował na wszelkiego typu innymi rzeczami. Niestety mimo jakichś takich tych naszych obostrzeń wewnątrz firmy zmierzających do obniżki kosztów, to firma za 2013 rok poniosła straty w wysokości 782 211 zł. Z tym, że chcę Państwu przekazać, jak to wyglądało też w latach poprzednich. 2009 1680, 2010 minus, czyli strata. 2010 2,600,000, 2011 3,255,000, 2012 838 strata, a teraz 782 000 straty. Czyli ta strata, jak wynika z tych danych liczbowych, topnieje, znaczy ulega umniejszeniu każdego roku, a na ten rok chcę Państwu powiedzieć, że mamy po kolejnym naszym takim programie dotyczącym obniżki kosztów, ale racjonalnym programie obniżki kosztów, powinniśmy się wreszcie zbilansować. Także mamy założony program taki oszczędnościowy w zakresie kosztów o 1,2 mln zł w porównaniu z realizacją roku ubiegłego. I muszę Państwu powiedzieć, że po 4 miesiącach tego roku średni koszt jest średnim kosztem założonym w planie. Czyli jeśli będą przychody, no to wreszcie to zbilansowanie naszej działalności powinno w tym roku nastąpić. Natomiast rzeczywiście mamy w tej chwili te olbrzymie problemy finansowe. Wynikają one z tego, o czym mówiłem Państwu z początku. Braku zainteresowania płatnika naszego pokryciem tych kosztów, które związane były z leczeniem, chociażby z leczeniem pacjentów, którzy mieszczą się w tej kategorii ratujących życie. Powtarzam, rok 2012 to jest 1,066 mln w zakresie samych ratujących życie, a rok 2013 2,124 mln, czyli to jest około 3,200 000 zł, gdybyśmy ten problem dostali, to wtedy rzeczywiście nie mamy problemów. Natomiast jeszcze jedno zdanie w zakresie funkcjonowania szpitala i w tym akurat nowym układzie po jego rozbudowie. Rozbudowa została dokonana. Powierzchnia szpitala została zwiększona o 100%. Przy nowych tylko dwóch zakresach świadczeń, to znaczy udary i neurologia. Natomiast fundusz tego nie widzi. Od tych 4 lat fundusz tego nie widzi. Te kontrakty mamy takie same, jak mieliśmy uprzednio. No i w związku z tym naturalną rzeczą jest, że skoro fundusz tego nie widzi, czyli płatnik nie przekazuje nam należnych kwot, no to utrzymanie szpitala przy powierzchni nie musi być w sensie kosztów wyższy. Ale mam nadzieję, że 26 jakoś odwróci się ta nasza sytuacja finansowa po tym wyroku sądu i będziemy zmierzać w dobrym kierunku, tak żeby pacjent rzeczywiście czuł się cały czas w naszym szpitalu bezpiecznie. Ja tutaj otrzymałem od Państwa taką informację, co Państwo oczekiwali byście w moim wystąpieniu.
I myślę, że kilka tych punktów zostało już tutaj podczas mojej wypowiedzi zrealizowanych. Natomiast przyplanowana jest prywatyzacja szpitala. Prywatyzacja szpitala nie jest planowana. Oczywiście zawsze może być wola organu prowadzącego całej społeczności powiatu, że my nie chcemy szpitala w takiej formule, chcemy mieć szpital dalej. Jeśli będzie tego typu wola, no to trzeba będzie to zrealizować. Ale nie ma takiej konieczności. Ja myślę, że znaczy mam tego typu wiedzę, że te szpitale, które stały się spółkami prawa handlowego, no nic nie zyskały. Bo ile może być tych pacjentów, którzy będą chcieli za własne pieniądze skorzystać z usług szpitala. Być może w dużych aglomeracjach miejskich, mając wysokospecjalistyczne oddziały, to ta proporcja może być taka właściwa, ale w powiatach typu naszego myślę, że takich pacjentów, którzy chcieliby skorzystać w pełni z prywatnych świadczeń, nie byłoby aż tak dużo. Czyli szpitale powiatowe, te, które się przekształciły z spółki prawa handlowego, nie są w nic lepszej sytuacji niż te, które funkcjonują w ramach ustaw o działalności leczniczej. W tej chwili na podstawie tych wyników finansowych, o których tutaj Państwu mówiłem, również organ prowadzący, czyli powiat, nie jest zmuszony do tego, żeby taką propozycję wprowadzić. Bo ustawa mówi w ten sposób, że jeśli wynik finansowy ujemny jest niższy od wartości amortyzacji, to wtedy organ prowadzący pokrywa tę stratę i przekształca szpital w spółkę prawa handlowego. W takim uproszczeniu to mówię. Natomiast na zapis amortyzacyjny za rok ubiegły jest 2 500 000 zł, a strata 780 tysięcy, czyli z formalnego punktu widzenia takiego zagrożenia nie ma. I z tego, co Państwu przekazałem, jakie my mamy plany w zakresie wyniku finansowego na rok 2014, też takiego zagrożenia w zakresie przekształcenia szpitala czy zwania szpitala nie będzie. Jakie działania proponuje dyrekcja w celu poprawy sytuacji pacjentów? Przepraszam, jakie działania proponuje dyrekcja w celu poprawy satysfakcji pacjentów w stosunku do szpitala? Proszę Państwa, ja myślę, że te liczby, które przekazałem Państwu, tak, czyli ilość pacjentów przyjętych w roku ubiegłym do naszego szpitala, o 1700 więcej niż to było w 2012 roku, myślę, że w jakiś sposób spełniają oczekiwania wypowiedzi w tym zakresie tego pytania. Poza tym w materiałach, w tych diagramach, które tutaj Państwu załączyłem, to wynika, skąd ci pacjenci przychodzą jednak tutaj do naszego szpitala. Do naszego szpitala, w naszym szpitalu jest leczonych 76% pacjentów to stanowią pacjenci z powiatu nowopolskiego, a reszta to są pacjenci z innych powiatów. Oczywiście ma znaczenie to, czy zakresy, znaczy ortopedia, udary i neurologia, bo ci pacjenci z tych sąsiedzi nie mogą się zapytać. Ale muszę powiedzieć, że koledzy w innych szpitalach powiatowych no mają ten układ gdzieś około 90% pacjentów z słuchu. A resztę to są pacjenci bądź przyjezdni, bądź też z bezpośredniego sąsiedztwa. Czyli patrząc na to, że w ubiegłym roku mieliśmy